Witam bardzo serdecznie, ja jestem Agron i się zagramy sobie zapomnianą, można powiedzieć, pasiflorą. Oczywiście mamy tylko jeden scenariusz, drugiego nie używamy, gramy tylko pasiflorką. Oczywiście pod tajny skład. No i zobaczymy, jak ta zapomniana pasiflora sobie poradzi po upływie, no, można powiedzieć, że kilku naprawdę dobrych lat. I dobra, mamy oczywiście o nejromancję pod wyciągnięcie chociażby naszej pasiflory, albo pod jakąś potrzebną kartę typu Sirocco, typu Savola, albo nawet chociażby Saul, czy też Świeca. No to są takie głównie karty, dzięki którym tutaj robimy sobie właśnie punkciki, co nie? Dawniej pamiętam, że tutaj grana była też Filipa, ale tutaj dawniej też nie było znowu Króla Żebraków, który jest fenomenalną kartą. No bo tak, płacimy sobie tutaj haracz na przykład na naszym Jakubie. Jak płacimy sobie oczywiście haracz, no to ten haracz do nas wraca, tak? Czyli wydamy sobie 4 punkty monetek i te monetki zyskujemy z powrotem. I jak tutaj mamy ten licznik 12 i gdy ten licznik spadnie do 0, no to ten nasz Król Żebraków wylatuje nam na nasz bordzik. I po prostu jak mamy jakieś monetki jeszcze w naszym mieszku niewydane, to możemy właśnie tego Króla Żebraków sobie powzmacniać. Czyli jedna monetka to jeden punkcik więcej na naszym Królu Żebraków, więc to też jest jak najbardziej optymalne i spoko zagranie. Sirocco to głównie podniszczenie jakichś wysoko nabustowanych jednostek, albo ewentualnie pod scenariusze, i tu raczej właśnie ten scenariusz będziemy sobie tutaj uderzali, co nie? Savola, fajna oczywiście karta i też fajnie działa z Królem Żebraków, no bo tu wydajemy 9 punktów monet na tym haraczu i te monetki zazwyczaj do nas wracają. Azar, tworzymy sobie dwóch skarabeuszy, które będą tu naszymi obrońcami, dzięki czemu dłużej utrzymamy sobie pasiflorę przy życiu, Saula, świece, no i głównie te właśnie karty. Ewentualnie też tutaj właśnie naszą przerazę Savoli za 12 punktów też możemy dłużej utrzymać przy życiu. Kokoty, wyśmienita, to jest oczywiście karta chyba, znaczy no teraz może już nie, ale dawniej to był najlepszy brąz w grze zdecydowanie. Bo teraz tak, za każdym razem, gdy przeciwnik sobie zagrywa jakąkolwiek jednostkę, a mamy kokotę już na naszym bordzie, no to kokota wtedy wzmacnia się za każdym razem właśnie, gdy on zagrywa jakąś jednostkę o jeden punkcik. A na więzi, czyli jeśli będziemy mieć dwa razy kokotę, a może mieć nawet trzy maksymalnie, bo to mamy dwie w naszym deku i jedną z pasiflory oczywiście, no to wtedy ta karta wzmacnia się o jeden za każdą kartę, którą przeciwnik sobie zagrywa, więc też wtedy może być artefakt, karta specjalna i tak dalej, i tak dalej, to wtedy też na szakokota się będzie za to wzmacniać. Kanalarze pod odchudzenie stali, kapitał 2 w tym przypadku, bo oczywiście tutaj nam tajny skład daje to, że kapitał wymaga dwóch monet mniej do aktywacji, więc spoko. Na kapitale 2 kanalarze oczywiście, no fajna wyciągarka, takie 8 punkcików za free można powiedzieć. Tutaj nam się od razu wzywają z naszej talii drugi egzemplarz tej karty. Podobnie jak kasynowymi wikidejłami, tylko tutaj akurat jedną monetkę musimy sobie zapłacić, żeby albo ewentualnie amok zużyć, ale tutaj raczej wolę tą monetkę sobie jedną poświęcić, żeby nasi kasynowi wikidejła też wyskoczyli nam do deczku, znaczy z deczku na nasz board. W ogóle jakieś oczyszczenie, jakieś obrońcy typu, no typowo obrońcy, żeby później właśnie jak ma tam ochronę na Sirocco, to żeby tutaj ten scenariusz właśnie później sobie fajnie zdjąć. Poborca daje nam oczywiście monetki na koniec naszej tury, jedną monetkę, więc spoko. Morska Hiena jako nasz jakiś spender, wzmacniamy tę kartę o 2, na kapitale 7, w tym przypadku na kapitale 5, zamiast tego wzmacniamy tę kartę o 3, więc spoko sprawa. Nowikaskiego kokoty kapitał 4, u nas kapitał 2, na koniec naszej tury tą karta wzmacnia się o 1, więc spoko, też fajne punkty sobie ona może zrobić, szczególnie w długiej rundzie, do czego tutaj właśnie zmierzamy, żeby nasza pasiflora, kokoty i nawigacje kokoty tak samo tutaj fajnie się rozwinęły do fajnych punktów. No i banda Orwisów, zysk 3, opłata 1 z bossy tę kartę o 1, więc ewentualnie z braku laku tutaj też jakieś monetki możemy sobie zyskać, jeśli nam by ich brakowało ewentualnie pod jakąś Savolę typu. I też to może być jako nasz spender używany, bo też możemy te monetki dzięki tym bandzie Orwisów sobie wydawać. No i dobra, to chyba tyle jeśli chodzi o mówienie tej talii, więc zobaczymy, jak poradzi sobie nasza pasiflorka w pierwszym meczyku. Okej, okay, gramy na pewno tą harmonię upierdliwą. Pewnie tą upierdliwą harmonijkę. Dobra, żebrak na ręce, no tego to my tutaj nie chcemy widzieć. O, Nero spoko, Savola spoko. Poborca.
Forza no nie najgorszy też. Chyba i tak zacząłbym od kokoty. Na kanalarze w ogóle mam dwa razy na ręce, dopiero to zauważyłem. To tym bardziej wygląda to fatalnie. Okej, pewnie jakąś Saskię dobierze. Bo skoro zaczął tak, to raczej Saskię na ręce nie miał. No wygląda bardzo, bardzo źle. Dobra, my polecimy sobie z tą kokotą. Nic mnie tak nie kręci jak cudze sekrety. Tej tarczy raczej na razie nie chcę dawać. Najpierw kokota, teraz lecimy po prostu z poborcą. No dobra, Saskię. A skoro dobra Saskię, to znowu ma pewnie wszystko na ręce w takim razie. Żadna osoba z drugiej strony. Przede mną nie ukryje. No tak, poborca ginie. Dlaczego on w sumie tego nie zagrał na kokotę, to też do końca nie wiem. Dobra, daj mi Maxi. Dobra, Passiflora sobie dobierzemy teraz, więc to jest spoko. Kanalarze out, Vogue out, to jedną brygadę mógłbym w sumie ewentualnie zagrać. Dobra, to jest fajne na samym spodzie. Teraz tak, te trzy karty. Pyk, pyk, tutaj tak, z tego się odciążymy, więc tego tutaj nie będzie. Passiflorę dobierzemy, potem raz, dwa, trzy. Ewentualnie po dwóch mulliganach dobieramy tutaj te dwie karty. Dobra. Coś tam mamy. Imo. Ogólnie dalej troszkę schorowany jestem, ale obiecam, że się do trzy gierki, więc postaram się, żeby były. Ale zobaczymy, jak to ta Passiflora jakoś by nie oddawała, to no. Być może tak powiem, nie dotrzymam słowa kappa. Oj, to niedobrze wyglądać zaczyna. Tego myślę, że szybko chyba to spasuje jednak. Tu ewentualnie on jego leci sobie w Sirocco. Też może być coś z Vanadeinem grane. Też widziałem ostatnio takie wariacje tutaj. Dzikie się pojawiały. Dobra, nasz scenariusz jest. Okej, na razie gra straceńca. W takim razie ja na razie zagrabiam sobie tutaj bandę Urwisów. W ogóle to z haraczem jest dość kiepsko. Bo nasz haracz to jedynie Savola, tu ewentualnie Azar. Dobra, idę na razie kanalarze, że go po prostu na razie przebijać. Okej, sabotażysta. W imię rewolucji! No ładnie, ładnie weszło. Bardzo ładnie weszło. To musiałbym mieć na piąte, żeby tego mi nie przeniósł. Tak, zostawię. Tutaj na razie tego nie muszę przebijać jeszcze. Dokładnie tak. I dobra, dolecimy z kasynowymi. A w mordę to chcesz? I dobra, sobie tam sam Savola. I Jakub tutaj ten haracz fajnie, fajnie by sobie wszedł. Dobra. Coś tam jest do grania. Okej.
Okej. Dobra. Teraz tak, czy ja tą bandę Urwisów tutaj chcę? Chyba bandy nie chcę. Saul i pamiętam co było po Saulu. A tam chyba był Azar, nie? Czy jednak nie? Kurczę, nie pamiętam. A, Wołch tam był. No to ten Wołch trochę dramat, nie? Ten Wołch troszkę dramat. Ale dobra, to tak, zagramy chyba Zara bez świecy. Kurde, bez świecy grać? Dobra, gramy bez świecy, zobaczymy, może się uda. Go. Go Azar. Go Azar. Znaczy Azar. Azar. No bo potem tu dostajemy i tak monety, nie? W liczbie 6, więc wtedy już fajnie byłoby mieć tego spendera jakiegoś rozstawionego i tutaj rozstawimy sobie chmurską hienę za chwilę. Dobra, no to tu lecimy z Sirocco, od razu lecimy z Sirocco na jego scenę. Dobra, zbija mi to, więc... To było dość kiepskie zagranie jednak. Bo w takim razie tutaj mój scen mi nie przeżyje. I ten Pelag też w ogóle tutaj punktów nie robi żadnych. Zrobię to tak, żeby tutaj nie tracić. Znaczy, żeby po prostu szybko mi jej nie zbił. Okej, okay, chyba nie ma Sirocco. Chyba w takim razie byk nie ma Sirocco. Dobra. Teraz tworzymy nowigarskie kokoty i potem lecimy z morską, nie? Kameleon. Dobra. Dla ciebie to pobojowisko, dla mnie skarb. Dobra, na razie tak. Kurde, obawiam się, że przegramy przez to, że mamy tego Wołcha, nie? Gdyby tutaj nie było Pelara, kurde, byłyby duże szanse. A tak to robi bardzo makabryczną ilość punktów. Jeszcze w ogóle wody chyba nie dobrał, nie? Ciekawe. Wody chyba nie dobrał też, no. Znaczy na pewno nie dobrał wody. Dobra, to teraz tak. Polecimy sobie z Saulem. Chociaż czekajcie. To inaczej zrobimy. A mianowicie zrobimy to tak. I teraz lecimy sobie z Saulem. A teraz dopiero wody poleciały. W sumie dobra, no ma to sens, bo teraz kameleony są fajnie porozstawiane. No. Dramat. Dramat, dramat. Totalnie dramat. To bym tego Pelara rzucił, mogę zrobić to znacznie wcześniej w sumie. Bo tak to daje mu tam dwa punkty cały czas na tej harmonii, tylko daje mu po jednym. Sim, las w żniwa jeszcze. Dobra, GG. GG, GG. Makabryczna ilość punktów. Dance makabr. No kokoty też robią swoje punkty, ale to jest za mało. W porównaniu z tym co tutaj robi na tych trzech harmonia, tam jeszcze pewnie Hedwiga jest na ręce. 100% tam będzie Hedwiga na łapie. Dobra, ten Kamelona jeszcze raz sobie może złożyć, ale to tak daje mu punktów a punktów. Niechże na cieszy. Jak tam wygląda nasz... Okej, 9. No to tutaj na razie gramy Jakuba.
A, jeszcze trucizny ma, no przecież. No jakby inaczej. No i co z tego, te 20 punktów nam teraz zniszczy. Twój kolejny krok będzie ostatni. Tam jest Hedwiga na łapie. Nikt nie zatrzyma salamandry! Nikt! Tam jest Hedwiga na łapie. No, standard. No, atakometową talię tutaj, no, nasza pasiflora za słaba, za słaba. No dobra, teraz skorupa. Może jakiś Keltuis? No, to imo faktycznie może jakiś Keltuis być grany. Okej, pasiflora na ręce, Maxi na ręce, spoczko. Tak, tego to ja to na pewno nie chcę. Tego też na pewno nie chcę. Może tego Jakuba bym schował też. Potem ewentualnie Zonero go dociągam. Chociaż świeca Sirocco, dobra, zostawię jednak. Saula może pierwszy sobie zagramy. Dobra, zostawiam tak jak jest. I zacznę sobie imo od poborcy. Daj mi to. Daj mi to. I teraz lecę z Saulem. No chyba, że zagra coś mocnego tutaj. Pytanie, co on tam może zagrać ciekawego. Jak zagra Keltuisa i go wzmocni bez obrońcy, to lecimy z Sirocco po prostu. I będzie spoko. Ale nie, na razie Maxi u niego. Możesz uciekać, możesz się ukrywać, ale i tak cię złapię. To ja chyba jednak na razie bym się to odciążył jeszcze. Uważaj, tu zaraz zegnę z tobą. Brakuje mi na jednym Spendera, więc tutaj raczej Spendera bym szukał. Oj, nie mam Wołcha. Nie mam Wołcha. Więc no szukamy tutaj Spendera. Szukamy Spendera. Siri. Czy to jest Keltuis na 100%? To na 100% jest Keltuis. Gram jeszcze kanalarzy i to jest wszystko w R1. I po kanałach można się klować. Dobra, tu i tak dwie monetki będę jeszcze miał, więc spoko. Nitral. Dobra, i to jest mój pas. Chociaż, kurde, nie wiem, czy dobry pomysł to jednak był. Mogę jeszcze sobie może Maxi zagrać. Bo to i tak kartę mu dobierze ta Ciri. Będzie miał 6 kart. Chociaż jeszcze jedną będzie musiał i tak zagrać. Będzie miał 5. No to w sumie ta Ciri wyszła tak na 0. Ale bestia i świnka, no tego bym już raczej i tak nie zatrzymał.
Maxi nic mi nie zrobiła. Wtedy nad kartem miałem przewagi, więc w sumie dobra. Ten pas jednak nie był taki najgorszy. Dwa razy niepostrzeżonych tu mamy. Tak bym zostawił. Go. To muszę stać, żeby mieć jak to odpalić sobie wszystko. Brakuje Pelara znowu. Magiczne pioruny? Jakież to urocze. O kurde. Sirocco daleko. Nadaj tak. Świecaj Sirocco daleko było. O! No i git. No i git. No i gitara. Rządy Sabato nie zagrał? Ciekawie. Ciekawie się bawimy. Ciekawie, ciekawie. Dawaj tego Saula. Co poradzę? Kurde, pasożyt. Bardzo słabo. Daj na razie tak. Dobra, poszło u niego Sirocco, więc nie ma następnego na nasz scenariusz, więc w takim wypadku Azar mi jest też niepotrzebny. A teraz tak, tutaj znowu na tym tracę monety, nie? Kurde. Nie wiem, czy tego nie było lepiej aż do końca. Bo tam muszę trafić dwa razy niepostrzeżonych. To się może udać. Jak już jest po wszystkim, sobie poczytać. Dobra. Okej. Dobra, jedni są, drudzy są. I świecę do tego, no chyba tak to zostawię. Spender jakiś tam jest. Okej, okay, no tak to zostawiamy. I zaczniemy sobie od świecy. I teraz lecimy z scenariuszem. Teraz poczekajcie, to robimy tak. Tu monet zyskujemy ile? 6. 6 i tutaj zyskujemy 3, dobra. To gramy to tak.
Okej, jedno mi niszczy, szkoda. To teraz tak, tutaj płacimy dwie, zostają mi jeszcze dwie. Dwie to będę miał 8. Dobra. To mogę sobie tu jeszcze dwie monetki zapłacić teraz. No czekajcie. Bo zapłacimy dwie monetki powiedzmy tu. No i sztosik. Sztosik. To jest raczej win. To jest raczej 100% win. Osiemnaście, 15 i pytanie co ma w ostatniej karcie. Pewnie coś do wzmacniania. Zarodniki, sztos. Sztos, mamy to. Nice. Good game. No i dobra. Keltuisi został ładnie, pięknie porobiony to przez nas. Eden from Outlands. No okej. Niechaj będzie. Przechereczka, przechereczka. Cudowne dziecko. Jakub de Adelsberg. Tak, tak się to nazywało? Tak, dokładnie tak. To akurat fajne jest Blue Coin Imo na tej pasiflorze, bo wtedy te monetki teraz sobie dostajemy. O, wieczorna zdobycz. Subcio, subcio. Fajnie, że to nie miał nic zostawionego z asymilacją, bo teraz by już zrobił na niej dwa punkty dodatkowo. O, banda Orbisów. Tyle mają skarbów, niech się podzielą. S. Co tam masz w rękawie? No, Yennefer! Lepiej od razu się poddaj! Wypad z tą Yennefer. Nie chcemy tu takich zabaw. Szczerze mówiąc. Cantarella. No, szkoda. Bardzo dobry brąz dla niego. Bardzo dobry brązik dla niego. Proszę wypełnić formularz Z6CV1265X. Daję mu fajne punkty, a my nie mamy nic. Po prostu nie mamy nic. Jak spasuje, to byłoby bardzo miło. Nie spasował. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Ja nie mam wyboru, muszę to spasować. Ja nie mam monet. Po prostu nie mam monet. I to tutaj zaważyło o wszystkim. Dobrania na szczęście mamy całkiem przyjemne. Świece mogę zagrać teraz.
tej świeca trochę tego tempa powinna mi dać. To go Maxi. Świecę dostanę w pierwszym mulliganie. Po pierwszym mulliganie dostaję świecę, po drugim mulliganie dostanę... Nie, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... To kokotę też powinien dostać, dobra. Kokotka też powinna być. Też ja potrzebuję tą morską, chyba jej nie chcę. Jak pierścień nie chce zejść, trzeba uśnąć cały koniec. Go. Let's go. Okej, okay, teraz zostaje tego typa i teraz zostaje kokotę, dobra. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. Zaczniemy sobie od Azara, myślę dopiero co zagramy sobie tą świecę. Teraz lecimy ze świecą i wzmacniamy chociażby co najmniej jeden tigl tego skarabeusza, ale coś wzmocnimy. I potem lecimy z Saulem i lecimy Passiflora. I postrzeć psami. Holy shit. Holy shit, on grał specjalne. Niestety, ale grał specjalne. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Kokotów nie grałem? Nie grałem kokot, dobra. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestajemy w to wierzyć. No jest Sirocco. Spodziewałem się tego Sirocco tu. Kurde, blokowania nie mam. Stawola musi lecieć na sam koniec. Definitywnie. Teraz lecimy z tym Saulem. Lecimy z tym Saulem. Kocham piękno. Co poradzę? Ma 9, tak zagram Savoletto i tak jest dramat.
Lepiej o tego... Jakuba grasz pierwszego. Nie muszę ci puszczać krwi, abyś cierpiał jak jeszcze nigdy w życiu. Onero. Zapomniał o przeherze. No nie! Co ty gadasz, że... On nie miał Artauda na ręce. Ale dramat. Ale dramat. Nie, zagramy tutaj raczej bandę. Banda ma zysk 3, prawda? Tak. Czyli mogę raz świecę sobie użyć teraz. Ale to jeszcze nie teraz, jeszcze na razie nawigarskie drugie. No, też robi takie punkty same jak i my. No podobne, dobra, podobne punkty. Ten, co on tam jeszcze ma za karty? Że on w ogóle zagrał tą nie w, tego nadzorcę tak, a nie w... Nie w nałożnikę? Też trochę dziwne. Też trochę dziwne. Raz, dwa, trzy! To teraz tak, żeby tutaj modet nie stracić, to zrobimy sobie to tak. No i elegancko, to może się jeszcze udać. Jak tam jakiegoś chamskiego Irdenu nie będzie, czy chamskiego Igni, to są szanse, że się to uda. Ja też miałem potężne punkty. Savola i nasza świeca. No. Sierżant, okej. I pamiętam, jeszcze jest nadzorca jeden. To jest imo za mało punktów u niego. Teraz tak, tu raz. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Chyba to mamy. Chyba to mamy. Tylko nie Irden, tylko nie Igni. Chociaż Igni tego nie robi, tylko nie Irden. Oby tam nie było Irdenu. Czemu tak długo to przeciąga, to nie mam pytań. Zdrada. Dobrze, tak jest. Bardzo dobrze. Mamy to. No i dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle. Także no, widzicie, no Passiflora, mimo upływu, można powiedzieć, lat, spisuje się tak całkiem nie najgorzej.
No cóż, no pewnie lepszy jest tutaj ten deczek, jeśli chodzi już o syndykat pod scenariusze z tymi dwoma scenariuszami, bo tam faktycznie to punktów chyba troszkę więcej wykręcało, znaczy na pewno wykręcało więcej, no dwa scenariusze zawsze raczej jest lepszy niż jeden scenariusz, prawda? Ale mimo wszystko Passiflora naprawdę daje dalej radę. Oczywiście nie na wszystkie metryki, ale akurat tutaj na asymilację, szczerze mówiąc, zdziwiłem się, że tutaj udało się tak fajnie wygrać. Także no cóż, na tym odcinku to byłoby na tyle, także oczywiście nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcji, o sprawdzeniu linku w opisie, no i także stawcie jakiś fajny miły komentarz, także miałem raz następnego.